Cześć dziewczyny, w tym miesiącu wraz z Big Lossy przygotowaliśmy dla Was szczególny odcinek z Open Boxem, ponieważ będzie to również dla Was możliwość przetestowania całego pudełka kosmetyków od Big Lossy, więc jeżeli jesteście ciekawe, co takiego znajduje się w tych pudełkach, co również będzie możliwością dla Was wytestowania tych wspaniałych kosmetyków, to serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. Nie wiem jak Wy, ale ja każdego miesiąca się bardzo niecierpliwie na to, aby otrzymać pudełeczko od Big Lossy, ponieważ zawsze jestem bardzo ciekawa, co takiego ciekawego przygotowali i co takiego ciekawego tym razem ja będę mogła przetestować i też dzięki temu poszerzyć troszeczkę swoje doświadczenie, nabrać troszeczkę poglądów w różnych tematach kosmetycznych, bo jak wiemy, niekoniecznie każdy kosmetyk od razu polecimy i kupimy. Czasami jednak warto coś dostać do przetestowania, tak aby móc wyrobić sobie opinię, doświadczyć swoich odczuć związanych z tym produktem oraz dopiero wtedy ewentualnie przeznaczyć na to swoje fundusze. Dlatego już bez gadania przechodzę do zaprezentowania Wam zawartości tych oto pięknych pudełek, które za mną widzicie, ponieważ jedno z nich, te z kokardką, te na samej górze, będzie do wygrania właśnie dla Was. Tradycyjnie, jak widzicie, przychodzą do nas te pudełeczka i wyglądają w klasyczny, biglosowy sposób. Są różowe, ja się do nich dzisiaj dostosowałam kolorystycznie z moją koszulą. Jeżeli chodzi o ten dodatek, który widzicie, to jest to dodatek, który ja otrzymałam od Big Lossy jako właśnie możliwość przetestowania sobie produktów z Vichy, więc jestem bardzo wdzięczna właśnie Big Lossy za to i też cieszę się, że jest taka fajna kosmetyczka, dzięki której właśnie będzie można też przyjemnie przewozić kosmetyki w razie jakichś wyjazdów. Jeżeli chodzi o zawartość samych pudełek, to na dzień dobry widzimy, że tak jak zawsze mamy tutaj kartkę z informacją, jaki tytuł pudełka jest w miesiącu maju i jak widzimy jest to tytuł Oh So Beautiful i ten tytuł nawiązuje do upiększania nas. Znajdujemy tam również inne ulotki, na których możemy też znaleźć bardzo ciekawe informacje oraz jakieś kupony rabatowe, więc warto tego nigdy nie wyrzucać i zawsze się z tym zapoznać. Jeżeli zaś chodzi o samą zawartość tego pudełka, to ja pierwsze co wyciągam z tego pudełeczka jest to Vichy Mleczko Serum do Ciała Ideal Body i znajdujemy to w takim oto opakowaniu w 30 ml, ale myślę, że te 30 ml to nie jest aż tak mało, żeby nie móc się przekonać na własnej skórze, czy taki kosmetyk nam się sprawdzi, czy też może nie. I myślę, że już po tych 30 ml będziemy miały wyrobioną opinię na tyle, aby móc się zdecydować na to, czy taki produkt zakupić. Produkt ten ma długotrwale nawilżać naszą skórę, ma ją wygładzać oraz ujędrniać. Ponadto zawiera również składniki pielęgnujące oraz aktywne o działaniu nawilżającym, złuszczającym i wspomagającym komórkową odnowę skóry. Więc też jest to coś, co brzmi bardzo szumnie i jeżeli by się sprawdziło, to myślę, że na pewno nie jedna z nas skusiłaby się na to, aby produkt taki zakupić. Bardzo ważną informacją jest również to, że produkt ten jest do cery wrażliwej idealnie przeznaczony oraz nie zawiera parabenów i jest hipoalergiczny. Kolejna rzecz, która wpada w moje ręce, jest to maska do stóp regenerująca, odprężająca z firmy SheFood. Ja już kiedyś miałam do czynienia z tą firmą również poprzez Big Lossy i szczerze powiem, że poprzedni produkt nie przypadł mi do gustu, ponieważ był rozgrzewający i bardzo negatywnie ja się w nim czułam, aczkolwiek właściwości jego, jeżeli chodzi o nawilżenie stóp i to, jakie pielęgnował, były dość pozytywne, natomiast samo odczucie rozgrzewania tych stóp nie było dla mnie komfortowe. Ale tutaj widzę, że maska do stóp, którą mamy, ma być typowo regenerująca, ma nas i intensywnie nawilżać nasze stopy, wygładzać i odbudowywać na skórek, więc myślę, że tutaj bez funkcji tego rozgrzewania będzie to całkiem ciekawy produkt i jestem bardzo ciekawa tego, jak on się sprawdzi i jestem również ciekawa tego, jak się sprawdzi Wam. Jest to produkt pełnowymiarowy. Kolejna rzecz, która wydaje mi się, że może być dość ciekawa, jak tak widzę na pierwszy rzut oka, do czego to może nam służyć, jest to firma Effectima, pudrowo matująca mgiełka w sprayu i to jest mgiełka, myślę, która ma służyć nam do tego, aby przed makijażem delikatnie spryskać nią swoją twarz, tak aby zapewnić efekt właśnie zminimalizowania widocznych porów oraz żeby delikatnie zmatowić tą cerę w przypadku, kiedy na przykład mamy cerę przedłuszczającą się. Myślę, że mi osobiście świetnie się ten produkt sprawdzi, jestem go bardzo ciekawa. Oprócz tego bardzo fajnie, że jest to produkt pełnowymiarowy, ponieważ będziemy miały możliwość takiego spojrzenia na niego jednak z szerszej perspektywy i przetestowania go od A do Z. Kolejna rzecz jest to tester perfumu z Calvina Kleina.
CK2 i powiem Wam, że tak, jest to produkt, który pachnie oszałamiająco. Ja uwielbiam ten zapach. Ten zapach już po prostu mnie prześladuje od jakiegoś czasu, bo czułam go ostatnio i właśnie się zastanawiałam, czy to jest męski zapach, czy damski. A dowiadujemy się, że jest to zapach tak zwany unisex, czyli może być i damski, i męski. I w rzeczywistości, jak tak teraz sobie troszeczkę psiknęłam i czuję ten zapach i naprawdę mam go mało, a jest niesamowicie intensywny, ale jest jednocześnie też delikatny i taki bardzo zmysłowy i ja bardzo lubię zapachy, które tak otulają. Ciężko powiedzieć, co wchodzi w jego skład i też nie mamy tutaj informacji, natomiast na pewno jest to zapach, który się spodoba każdej jednej osobie i tego jestem pewna. Przedostatnia rzecz, która wpada w moje ręce, jest to lakier do paznokci, połyskujący kolor i długotrwałe pokrycie. Oprócz tego też informacja dla osób, które oczywiście to ciekawi. Produkt ten nie zawiera toluenu, formalhedydu i DBP. Cokolwiek to znaczy. Ogólnie, jak wiecie, ja używam do paznokci tylko i wyłącznie lakierów hybrydowych. Wykonuję sobie sama manikir hybrydowy, więc takich lakierów nie używam. Ale wkrótce szykuję dla Was odcinek o swoich ulubionych lakierach do paznokci, oczywiście hybrydowych. Niemniej jednak wiem, że nie wszyscy takich używają, dlatego też wtedy zorganizuję dla Was mini rozdanie, w którym będziecie mogły wygrać ten lakier, jak i parę innych. Także wyczekujcie. I ostatni produkt, który wpada w moje ręce, jest to firma Charmin Rose i jest to krem. Jest to krem chyba nawilżający, aczkolwiek jeszcze się nie wczytałam. Pisze, że jest to krem, który ma w sobie SPF 30, więc dość wysoki. Ma skutecznie i szybko łagodzić podrażnienia na naszej skórze oraz tworzyć na niej film ochronny. Nie zawiera alergenów zapachowych ani barwiących. Ma być idealny dla skóry wrażliwej, nadreaktywnej lub skłonnej do alergii, więc zdecydowanie tutaj ta firma wychodzi naprzeciw osobom, które mają problem z dobraniem sobie kosmetyków pielęgnacyjnych z uwagi na szczypanie cery czy okolicy oczu, czy na przykład nieprzyjemnego zapachu. I tutaj właśnie te osoby, a na pewno tacy są wśród Was, będziecie mogli przetestować, czy na pewno tutaj oni się pokrywają ze swoimi obietnicami. Pokażę Wam jeszcze, co ja otrzymałam od Biglossy jako taki podarunek typowo dla mnie. Są to kosmetyki z Vichy i tutaj widzę, że mamy próbkę. Jest to seria ogólnie Aqualia Thermal, czyli seria nawilżająca. Z całą pewnością produkty te mają nawilżać i wzmacniać skórę w każdym wieku, nawet tą najbardziej wrażliwą. I widzę, że mamy tutaj na pewno kremik, ten krem ma 15 ml. Mamy tutaj wodę termalną oraz jakąś próbkę mniejszą kremu. Więc jestem bardzo ciekawa tych produktów i już się nie mogę doczekać, kiedy je przetestuję. Oprócz tego otrzymałam bardzo fajną kosmetyczkę i myślę, że również ta kosmetyczka mi posłuży. Będę mogła w niej przechowywać chociażby pędzle do przewożenia podczas jakiegoś wyjazdu. I na koniec to, czego najbardziej się nie mogliście doczekać, zostawiłam to na deser. Mianowicie pudełeczko dla Was do wygrania. Tak jak Wam wspominałam na wstępie, razem z Biglossy przygotowaliśmy dla Was rozdanie w tym miesiącu z tym majowym, pięknym, oh so beautiful pudełeczkiem. Dlatego, jeżeli chcecie wygrać to pudełko, to koniecznie zaobserwujcie Biglossy na Instagramie oraz zajrzyjcie do opisu, gdzie macie regulamin tego rozdania. I jedyne, co należy do Waszych obowiązków, to musicie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pielęgnacja jest tak ważna dla Ciebie. I tutaj pielęgnacja ciała, twarzy, pielęgnacja ogólna. Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. Rozdanie trwa, myślę, około 2 tygodni po to, aby każdy mógł w nim wziąć udział, aby miał równe szanse, bo wiem, że tydzień to dla co niektórych jest za króciutko. Dlatego też czekam na Wasze odpowiedzi i po 2 tygodniach wyłonię zwycięzcę, który otrzyma te właśnie przesłodkie, przefantastyczne pudełeczko od Biglossy. Także zachęcam Was serdecznie do wzięcia udziału w tym właśnie rozdaniu. Ponieważ każdy z nas lubi otrzymywać prezenty, koniecznie zajrzyjcie do regulaminu, który znajduje się w opisie pod tym filmem, tak aby spełnić wszystkie wymagania, tak aby nikogo z Was nie ominęła wygrana. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie, koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki oraz takie szybciutkie rozdania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, pa!